Monitoring nagrał ją w kilku miejscach, ale najważniejszym zapisem był ten, na którym 18-letnia studentka Hana była w towarzystwie pewnego mężczyzny. Miał dredy i brodę, był wysoki i dobrze zbudowany. Gdy zauważył pijaną i zataczającą się dziewczynę, postanowił do niej podejść. Od razu było widać, że miał wobec niej złe zamiary. Razem poszli do baru. Później facet z dredami kazał jej wejść do środka samochodu. Nie wsiądę z tobą do auta. Tak brzmiały ostatnie słowa Hany, które zapamiętali świadkowie. Tego wieczora 18-latka była widziana po raz ostatni. W trakcie śledztwa okazało się, że mężczyzna, który zaczepił ją na mieście, może być odpowiedzialny także za inne tajemnicze zdarzenia sprzed lat. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. W niedzielę 18 października 2009 roku państwo Harrington otrzymali niepokojący telefon. Zadzwonił do nich szef Straży Uniwersytetu Virginii w Charlottesville. Przekazał, że na kampusie odnaleziono torebkę ich córki, Morgan. W środku były jej dokumenty oraz portfel. Dziewczyna nie studiowała na tej uczelni, a na Politechnice w Blacksburgu, w tym samym stanie. Jednak poprzedniego wieczoru miała pójść na koncert, który odbył się na arenie mieszczącej się na kampusie uniwersyteckim. Rodzice zdziwili się, dlaczego to z nimi się skontaktowano, a nie z Morgan. Próbowali się do niej dodzwonić. Jej telefon nie odpowiadał. Był wyłączony lub rozładowany. Znajomi dziewczyny potwierdzili, że jeszcze przed rozpoczęciem właściwego koncertu niespodziewanie wyszła do toalety i już nie wróciła. Od tamtej pory nie dała znaku życia. W niedzielę, tuż po niepokojącym telefonie od strażnika, rodzice zgłosili zaginięcie córki. Morgan miała 20 lat. Uwielbiała sztukę i muzykę. Jednym z jej ulubionych zespołów była Metallica. Tamtego piątkowego wieczoru wybrała się wraz z grupą znajomych na ich koncert. Dotarła tam koło 20. Przed przybyciem wypiła trochę alkoholu, więc oddała kluczyki od swojego samochodu trzeźwemu koledze. Tak właśnie studenci dotarli na miejsce. Znajomi twierdzili, że pół godziny później poszła do toalety. Długo nie wracała, co wzbudziło ich niepokój. Po 18 minutach jej nieobecności jedna z koleżanek do niej zadzwoniła. Dziewczyna od razu odebrała, mówiąc, że wyszła poza arenę. Wcześniej nie wiedziała, że opuszczenie terenu wiąże się z brakiem możliwości powrotu na koncert. Próbowała ubłagać ochroniarzy, by zrobili dla niej wyjątek, jednak na nic się to zdało. Oznajmiła koleżance, że wobec tego wróci do domu. Chciała, by w tym czasie znajomi zostali na koncercie i dobrze się bawili. Policjanci przesłuchali kilka osób, które widziały ją tamtego wieczoru. Według ich relacji o godzinie 21 szła przez uniwersytecki parking. O 21.23 stała na pobliskim moście. Próbowała złapać autostop. Jednak naoczny świadek nie zauważył, czy jakiś samochód się zatrzymał. Inne osoby, które zetknęły się z nią jeszcze w pobliżu toalety, zauważyły, że na twarzy miała zadrapanie i krew. Czy ten uraz mógł być wynikiem upadku? A jeśli tak, to czy nastąpił on z jej własnej winy? 20-latka była pijana i przecież mogła stracić równowagę lub się o coś potknąć. A może było zupełnie inaczej i to ktoś ją uderzył? Nikt nie znał odpowiedzi na to pytanie. Następnego dnia o godzinie 7 rano student znalazł porzuconą torebkę leżącą na ziemi niedaleko parkingu. Natychmiast zaniósł ją do straży uniwersyteckiej. Po sprawdzeniu okazało się, że należała do Morgan. Świadczyły o tym dokumenty identyfikujące jej tożsamość. Znaleziska dokonano w miejscu, w którym świadkowie widzieli młodą kobietę. Wobec tego policjanci uznali, że być może sama ją zgubiła z uwagi na swój stan upojenia alkoholem. Przeszukali cały kampus i pobliski teren. W poniedziałek natknęli się na telefon zaginionej, jak się okazało, bez baterii. Brakowało również tylnej obudowy, którą odnaleziono i zabezpieczono dopiero następnego dnia. Mijały dni, a studentka w dalszym ciągu nie odzywała się do swoich bliskich. Jeszcze nigdy nic takiego jej się nie zdarzyło. Łączyła ją bliska więź z rodzicami. Oprócz tego była niemal w stałym kontakcie z paczką znajomych. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne leginsy i buty w tym samym kolorze, naszyjnik i charakterystyczną bluzkę z logo zespołu metalowego Pantera. Otrzymała ją w prezencie od koleżanki. Taki t-shirt został odnaleziony przez śledczych 3 tygodnie później, kilka kilometrów od kampusu, gdzie widziano ją po raz ostatni.
Bliska znajoma Morgan potwierdziła, do kogo należała ta część garderoby. Dziewczyna powiedziała nam, że tamtego wieczoru 20-latka miała ją na sobie. Był to specjalny projekt, więc mało prawdopodobne, by należał do kogoś innego. Ubranie przebadano w laboratorium. Odnaleziono na nim ludzkie włosy, psią sierść i krople krwi. Na szczegółowe wyniki badań policjanci musieli trochę poczekać. Mieli nadzieję, że w międzyczasie trafią na jakiś inny istotny trop. Jednak ich nadzieja na odnalezienie 20-latki całej i zdrowiej malała z każdym dniem. W poszukiwania dziewczyny zaangażowało się aż 2000 osób. Ponadto wyznaczono nagrodę pieniężną za podanie istotnej informacji pozwalającej na jej odnalezienie. Kwota wynosiła 150 tysięcy dolarów. Dokładnie 1/3 tej sumy stanowił osobisty wkład członków Metallica, których poruszyła sprawa zaginionej fanki. 26 stycznia 2010 roku ekipa policyjna przeszukała obszar znajdujący się 16 km od uniwersytetu, w pobliżu 200-letniej zabytkowej farmy. To właśnie tam natknęli się na częściowo rozebrane ciało kobiety. Autopsja wykazała, że na stole sekcyjnym leżała Morgan. Medyk stwierdził, że jej śmierć była wynikiem zabójstwa. Wspólnie z antropologiem sądowym ustalili, że denatka miała złamane lewe ramię, dwa żebra oraz kości czaszki. Mimo to nie byli pewni, który z tych urazów okazał się śmiertelny. Zmarła w wyjątkowo brutalny i bolesny sposób. Ponadto przed śmiercią została seksualnie wykorzystana. W kwietniu śledczy otrzymali wyniki z laboratorium dotyczące zabezpieczonej wcześniej bluzki. Znalezione na niej pojedyncze włosy pochodziły od zamordowanej. Ustalono to dzięki porównaniu z DNA jej matki. Pobrano też sierść psa należącego do Harringtonów. Okazało się, że to nie on pozostawił po sobie ślady na koszulce studentki. I co najważniejsze, 20-latka nie pobrudziła jej swoją własną krwią. Najpewniej należała więc do zabójcy. Śledczy byli pełni nadziei. Sprawdzili tę próbkę w ogólnokrajowej bazie danych. Liczyli, że w ten sposób poznają tożsamość sprawcy. Choć w bazie nie znaleźli jego nazwiska, dowiedzieli się za to czegoś innego, równie istotnego. Otóż poszukiwany przez nich zabójca już wcześniej popełnił poważne przestępstwo. Nie był więc nowicjuszem. W 2005 roku dopuścił się brutalnej napaści w Fairfax, w tym samym stanie. Młoda Azjatka wracała wieczorem z zakupów. Śledził ją. Świadkowie widzieli, jak odwróciła się do niego i zapytała, czy może przypadkiem nie potrzebuje pomocy. Odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby. Podobno na kogoś czekał. Kobieta poszła więc dalej, a on wciąż za nią podążał. W pewnym momencie rzucił się na nią. Potem wziął na ręce i zaniósł na parking w pobliżu lasu. Ona próbowała z nim walczyć, ale nie miała szans ze względu na swoją drobną posturę. On, dobrze zbudowany i znacznie silniejszy, użył swojej siły przeciwko niej. Bił ją i dusił. Częściowo rozebrał i zgwałcił. Napastnik musiał na początku założyć, że będą tam sami, że nikt mu nie przeszkodzi. Jednak po chwili zorientował się, że na tym samym parkingu stał samochód z kierowcą w środku. Dlatego, gdy tylko go spostrzegł, przestraszył się i uciekł. Kobieta na szczęście przeżyła. Mężczyzna, który siedział za kierownicą pojazdu, po chwili wyszedł na zewnątrz i ją zauważył. Ruszył jej na ratunek. Nie miał przy sobie telefonu komórkowego, ale pobiegł do pobliskiego domu i stamtąd zawiadomił karetkę i policję. Ofiara doznała dotkliwych obrażeń i ledwo uszła z życiem. Jej tożsamość nigdy nie została ujawniona. W mediach jest określana inicjałami RG. Policjanci przesłuchali wielu świadków. Po tych zeznaniach udało się sporządzić portret pamięciowy napastnika. Był to czarnoskóry mężczyzna w przedziale wiekowym 25-35 lat, o ciemnych włosach, średniej budowie ciała i około 183 cm wzrostu. Znaki charakterystyczne to wąsy i broda. W chwili ataku miał na sobie czarny rozpinany sweter, białą bluzkę i jasne spodnie. Na ciele ofiary pozostawił po sobie DNA. Umieszczono je w bazie. Nowy trop pojawił się dopiero po zabójstwie studentki Politechniki. W drugiej połowie 2014 roku obie te sprawy powiązano z kolejną zbrodnią. Tym razem chodziło o zaginięcie 18-letniej Hany Graham.
a to dlatego, że w kręgu zainteresowania śledczych znalazł się mężczyzna pasujący do rysopisu sprawcy napaści na Azjatkę w 2005 roku. Równocześnie pojawiło się sporo podobieństw pomiędzy poszukiwaną dziewczyną a Morgan. Śledczy przeczuwali, że za tymi wszystkimi trzema sprawami stała ta sama osoba. Zaginiona nastolatka studiowała na Uniwersytecie w Virginii. Właśnie zaczęła drugi rok. Rodowita Brytyjka przyszła na świat w 1996 roku. Kiedy miała 5 lat, jej rodzina przeprowadziła się na stałe do Stanów. Zamieszkała w Virginii. Dziewczyna była bardzo lubiana i ambitna. Kochała sport, ale od czasu do czasu lubiła także poimprezować. W piątek 12 września 2014 roku postanowiła zaszaleć z przyjaciółmi. Młodzi nie szczędzili sobie alkoholu. Niektórzy dość mocno się upili i w tej grupie była również Hanna. Tamtego wieczoru spotkała się ze swoim najbliższym gronem znajomych oraz z osobami, które tak jak ona należały do drużyny narciarskiej. Około 19 poszli do restauracji coś zjeść i wypić. Siedzieli tam do prawie 23. Później przenieśli się na domówkę do jednego z ich znajomych. Dziewczyna chyba nie była z tego powodu do końca zadowolona, bo dość szybko stamtąd wyszła. Niedługo później pojawiła się na zupełnie innej imprezie. Około północy źle się poczuła. Być może dlatego, że wcześniej za dużo wypiła. Nie miała ochoty na dalszą zabawę. Powiedziała więc znajomym, że wraca do domu. Ktoś zasugerował jej, że nie powinna iść sama. Jednocześnie zaproponował swoje towarzystwo, ale ona odmówiła. To właśnie wtedy widziano ją po raz ostatni. Napisała do nich później kilka SMS-ów. Ostatnią wiadomość wysłała około 1:20 w nocy. Twierdziła, że się zgubiła. Niby wiedziała, gdzie jest, ale nie była pewna, jak dotrzeć do domu. Jej pijani znajomi nie przejęli się tym zbytnio. Jednak kiedy w sobotę rano nie dotarła na umówiony wcześniej wolontariat, nieco się zmartwili. Dzwonili do niej, pisali, ale 18-latka nie odpowiadała. Nigdy wcześniej nie zachowywała się w taki sposób. Od chwili opuszczenia imprezy nie skontaktowała się też z rodziną. Bliscy zgłosili jej zaginięcie w niedzielę. Liczyli, że dziewczyna wróci do domu, ale tak się nie stało. Funkcjonariusze na początku wzięli pod uwagę różne scenariusze. Nie mieli jednak żadnych podstaw do jakichkolwiek podejrzeń, że zaginiona mogła paść ofiarą jakiegoś przestępstwa. Ale rodzice i znajomi uparcie przekonywali policjantów, że poszukiwana ani nie uciekłaby, ani nie odebrałaby sobie życia. Nie zmagała się z żadnymi poważnymi problemami. Nie cierpiała na depresję. W ostatnich dniach snuła plany na przyszłość, zarówno tę dalszą, jak i bliższą. Opowiadała o nich z entuzjazmem. Policja sprawdziła kilka tropów. Okazało się, że telefon 18-latki był wyłączony. Nie zabrała ze sobą paszportu oraz innych rzeczy, które przydałyby się w ucieczce. Nie wypłaciła pieniędzy z konta. Nie użyła swojej karty bankowej do zapłacenia za jakiekolwiek zakupy. Nie zostawiła żadnego listu pożegnalnego. Policjanci postanowili sprawdzić miejski monitoring wzdłuż trasy z mieszkania, w którym odbywała się impreza, aż do miejsca zamieszkania zaginionej. W ten sposób dotarli do kilku nagrań, na których została ona zarejestrowana. Kwadrans przed godziną 1 w nocy szła w stronę irlandzkiego pubu. Funkcjonariusze przesłuchali pracowników tego lokalu. Ochroniarz zeznał, że ją widział. Ledwo trzymała się na nogach. Podszedł do niej i zapytał, czy wszystko w porządku. Zaproponował pomoc, której nie przyjęła. Po krótkiej rozmowie z nim poszła dalej. Kilka minut później została zarejestrowana przez kamerę na stacji benzynowej po drugiej stronie ulicy. Na tym nagraniu widać, jak dziewczyna z niewiadomych przyczyn nagle zaczyna biec, choć nikt za nią nie podąża. Po chwili znajduje się już w pobliżu supermarketu, a następnie przy włoskiej restauracji. Nie biegnie, ale chwieje się. Kamery znajdujące się przy budynku kawiarni również ją uchwyciły. Oprócz niej widać na nich także czarnoskórego mężczyznę, który początkowo idzie w znacznej odległości od dziewczyny. Po chwili idą już razem obok siebie i co więcej, on ją obejmuje. Funkcjonariusze dotarli do kilku świadków, którzy widzieli tę parę. Nieznajomego opisali jako czarnego, mierzącego około 180-190 cm, wysportowanego z ciemną brodą i dreadami. Jedna z osób zeznała, że dziewczyna wyglądała na bezradną, kiedy podszedł do niej, objął ramieniem i pomógł iść. Obserwująca tę scenę kobieta nabrała wtedy podejrzeń.
Odniosła wrażenie, że ten mężczyzna zrobił to tylko po to, by później wykorzystać pijaną i nieświadomą zagrożenia młodą dziewczynę. Pomyślała nawet, że pewnie się nie znają i próbując zainterweniować, powiedziała mu to wprost, a on nawet temu nie zaprzeczył. Mało tego, kazał kobiecie być cicho i odszedł wraz ze studentką pod pachą. Świadek już więcej nie zareagowała, ponieważ przestraszyła się tego groźnie wyglądającego mężczyzny. Kilka minut później, 18-latka i nowo poznany człowiek zjawili się w pobliskim pubie. On zamówił 2 drinki. Dokładnie 8 minut później oboje byli już na zewnątrz. I to zarejestrowały tamtejsze kamery. Z tego nagrania policjanci dowiedzieli się też, że mężczyzna zatrzymał się na kilka sekund. Naoczny świadek powiedział, że Hanna, nie zważając na swojego znajomego, szła dalej. Ale on ją zaraz dogonił. Ktoś zeznał policji, że widział tę dwójkę stojącą w pobliżu samochodu. Nieznajomy chciał, by 18-latka wsiadła do środka. Ona wyraźnie protestowała. Ktoś usłyszał nawet jej słowa. Nie wsiądę z tobą do auta. Co to ma być, kradzione? Niestety naoczny świadek nie miał pojęcia, co stało się później. Czy studentka odeszła, a może zmieniła zdanie, lub została zmuszona do zajęcia fotela pasażera? To było kluczowe pytanie. Śledczy mieli nadzieję, że odpowiedź uzyskają od mężczyzny, który pojawił się na nagraniu. Na szczęście szybko ustalili tożsamość podejrzanego dzięki opublikowaniu jego wizerunku w mediach. Jesse Matthew Jr. miał 32 lata. Pracował jako sanitariusz medyczny w miejscowym szpitalu. Policjantom bardzo zależało na rozmowie z nim, ale on nie chciał odpowiedzieć na żadne pytanie. Wolał zachować milczenie i żądał adwokata, choć nie postawiono mu zarzutów. Nie był więc jeszcze podejrzanym, a jedynie osobą znajdującą się w kręgu zainteresowania organów ścigania. Fakty zgromadzone na tym etapie śledztwa pozwalały wysnuć różne teorie, w których ten mężczyzna mógł mieć coś wspólnego ze zniknięciem 18-latki, ale w dalszym ciągu brakowało dowodów. Na razie zgromadzono wyłącznie poszlaki. Niewątpliwie spotkał ją tamtej nocy na swojej drodze. To nie oznaczało, że zrobił jej krzywdę. Wobec tego nie można było go aresztować i postawić zarzutów. Zdobyto jednak nakaz przeszukania jego samochodu, mieszkania oraz domu matki. Dzięki temu zabezpieczono w tych miejscach kilka przedmiotów, które przesłano do szczegółowej analizy laboratoryjnej. Policjanci nie spuszczali z niego wzroku, albo tak przynajmniej im się wydawało. Kiedy odmówił złożenia zeznań w charakterze świadka, śledzili go, ale to nie wystarczyło. Pewnego dnia udało mu się uciec w trakcie powrotu z odwiedzin u rodziny. Rozpoczęto jego poszukiwania. Wtedy sytuacja diametralnie się zmieniła. Stał się podejrzanym. Wystawiono wobec niego nakaz aresztowania pod pretekstem złamania przepisów drogowych. Kilka dni później prokurator postawił mu zarzut porwania Hanny. W mediach opublikowano zdjęcie 32-latka. 23 września pewna mieszkanka Teksasu zadzwoniła na policję. Spotkała zbiega na plaży w miejscowości oddalonej około 2000 km dalej. Kiedy tylko na niego spojrzała, rozpoznała jego twarz, którą wcześniej kilkukrotnie widziała w telewizji. Mężczyzna spostrzegł, że kobieta bacznie mu się przygląda. W pewnym momencie ich spojrzenia się spotkały. Informatorka przestraszyła się, że będzie chciał ją skrzywdzić. W pobliżu nie było nikogo. Nikt nie mógłby jej pomóc. Zastanawiała się, czy wsiąść do auta i po prostu odjechać. Chciała jednak postąpić słusznie, dlatego zadzwoniła na policję i zaczekała aż do przyjazdu radiowozu. Wolała mieć pewność, że ten człowiek nie ucieknie stamtąd tuż przed przybyciem mundurowych. Na szczęście teksańscy funkcjonariusze w porę dotarli na miejsce. Podejrzany podał fałszywe dane, ale na szczęście nie pozwolono mu odejść. Niezwłocznie przewieziono go na komisariat, a wkrótce oddano w nasze ręce. Pobrano od niego DNA. Już wcześniej pojawiło się teorie, że miał coś wspólnego ze śmiercią 20-letniej Morgan. Obie dziewczyny były atrakcyjnymi i ekstrawertycznymi blondynkami. Zaginęły wieczorową porą, będąc pod wpływem alkoholu. Akurat w czasie, kiedy samotnie wracały do domu. Dzięki badaniom w końcu udzielono odpowiedzi na pytanie, czyja krew znajdowała się na jej koszulce. Okazało się, że należała ona do podejrzanego. Śledczy zdawali sobie sprawę, że ten człowiek musiał mieć również coś wspólnego z napaścią na Azjatkę w 2005 roku.
zwłaszcza że 32-latek pasował wyglądem do rysopisu sprawcy tamtego ataku. Kolejne wyniki z laboratorium tylko to potwierdziły. Można powiedzieć, że Jesse miał dwie osobowości. Wiele osób znało go jako nieśmiałego i sympatycznego. Pochodził z Charlottesville. Pracował w szpitalu jako sanitariusz. Wcześniej zarabiał na życie jako taksówkarz. W wolnych chwilach prowadził treningi amerykańskiego futbolu dla uczniów liceum. Lubił pracować z młodzieżą. Jednocześnie wzbudzał powszechne zaufanie. Koledzy ze studiów wspominali go jako wybitnego sportowca, który w przeszłości miał nawet szansę zrobić profesjonalną karierę. Ale coś poszło nie tak. Pewnego dnia, zupełnie nieoczekiwanie, został wyrzucony z drużyny. Jakiś czas później zrezygnował z nauki na uniwersytecie. Przeniósł się na inną uczelnię. 11 miesięcy później ten sam scenariusz się powtórzył. Wrócił wtedy do rodzinnego miasta i został taksówkarzem. Wśród jego znajomych krążyły plotki, że dwukrotnie dopuścił się napaści seksualnej i że to właśnie to miało być powodem jego odejścia z uniwersytetów. Policja sprawdziła ten wątek i okazał się niestety prawdziwy. Jednak mężczyzna nie poniósł odpowiedzialności za te czyny, bo nie wniesiono przeciwko niemu aktów oskarżenia. I to pomimo faktu, że jedna z jego ofiar miała zaledwie 15 lat. Praktycznie nic nie wiadomo o jego dzieciństwie. Jednak kiedyś wyznał swojej byłej dziewczynie, że w młodości padł ofiarą zgwałcenia. Znaleźli się nawet tacy, którzy stwierdzili, że to prawdopodobne. Z tego powodu już jako dorosły mężczyzna sam wyrządzał podobną krzywdę innym. Ale jest to jedynie domysł niepoparty żadnymi dowodami i nawet w najmniejszym stopniu nie usprawiedliwia jego zbrodniczych czynów. Ci, którzy go dobrze poznali, dostrzegli, w jaki sposób traktował kobiety. Często był nachalny, nie akceptował odmowy, próbował flirtować, nawet jeśli one nie wykazywały żadnego zainteresowania. Dotykał je wbrew ich woli. Policjanci dotarli do kilku jego ofiar. Co ciekawe, wszystkie one zetknęły się z nim tej samej nocy, z 12 na 13 września 2014 roku. Kilka pań opowiedziało śledczym o niemiłych doświadczeniach, które on im zafundował. Jedna z nich siedziała samotnie przy barze. Jesse obsypał ją komplementami. Próbował zdobyć jej numer telefonu. Wtedy oznajmiła mu, że miała chłopaka i nie szukała żadnych przygód. To go jednak nie zniechęciło. Dalej z nią rozmawiał, choć nie wykazywała nim najmniejszego zainteresowania. Jednocześnie wciąż ją dotykał, głównie jej dłoni. Inne osoby zgromadzone w pubie zauważyły te niepokojące sceny i zwróciły mu uwagę, by dał jej spokój. Po tym zdarzeniu zmienił lokal. W nowym miejscu upatrzył sobie dwie inne ofiary. Próbował zwrócić ich uwagę, tańcząc blisko nich. Udało mu się to, ale one kilka razy odepchnęły go od siebie. On nie dał za wygraną, chcąc za wszelką cenę nawiązać kontakt cielesny z jedną z nich. Ostatecznie zdenerwowane kobiety opuściły pub. Mimo to nachalny mężczyzna nie odpuścił. Poszedł za nimi do innego klubu, w którym nadal zachowywał się w nieodpowiedni sposób. Dotykał ich nóg, patrzył na nie w tak dziwny sposób, że obie przyjaciółki poczuły na swoich plecach ciarki. Sprawiał przy tym wrażenie szaleńca, który byłby zdolny nawet zrobić im krzywdę. W innym miejscu spotkał swoją starą znajomą, którą chwycił za pośladki. To przestraszyło ją do tego stopnia, że będąc w większej grupie, zaczęła chować się za innymi osobami. On jednak usiłował ją znaleźć. Ktoś zwrócił mu uwagę, że zachowywał się niedopuszczalnie. Mężczyzna w końcu odpuścił i wyszedł. Są to historie wyłącznie z jednej nocy. W całym jego życiorysie z pewnością odnaleziono by takich więcej. Mimo to podejrzany do niczego się nie przyznawał. Ani do tych molestowań, ani do napaści, zabójstwa czy porwania. Nie odpowiadał na żadne pytania. Funkcjonariusze czuli się sfrustrowani, zwłaszcza że w dalszym ciągu musieli znaleźć jeszcze jedną osobę, żywą lub martwą, choć ta druga opcja wydawała się bardziej prawdopodobna. Poszerzyli obszar poszukiwań. 18 października 2014 roku pod lupę wzięli opuszczoną posiadłość kilka kilometrów od Charlottesville. Tam dokonali szokującego odkrycia. Za domem w płytkim grobie odnaleźli ludzkie szczątki. Sekcja zwłok potwierdziła, że zmarłą była Hanna. Przed śmiercią została zgwałcona. Wykryto u niej jeden poważny uraz.
złamanie kości nosowej. Lekarz sądowy uważał, że do zgonu mogło dojść w wyniku uduszenia. Być może sprawca przyłożył do jej twarzy jakiś przedmiot, blokując w ten sposób dostęp powietrza. Ale to jedynie domysł, bo nigdy nie ustalono bezpośredniej przyczyny śmierci. W lutym 2015 roku prokurator postawił mu zarzut morderstwa pierwszego stopnia. Jakiś czas wcześniej wobec mężczyzny wystawiono akt oskarżenia w związku z porwaniem, zgwałceniem i usiłowaniem morderstwa anonimowej ofiary z 2005 roku. Początkowo Jesse utrzymywał, że nie miał z tym nic wspólnego. Proces w tej sprawie był dość długo odwlekany. Ruszył dopiero 8 czerwca 2015 roku. Dwa dni później oskarżony poszedł na ugodę zgodną z doktryną Alforda. Czyli teoretycznie nie przyznał się do winy, ale zaakceptował, że zgromadzone w śledztwie dowody mogły przeczyć jego niewinności. Oskarżeni najczęściej dzięki temu unikają najwyższego wymiaru kary. W tym wypadku niezbitym materiałem przeciwko niemu było jego własne DNA na ciele zgwałconej. Mimo wszystko, skrzywdzona przed dekadą kobieta miała szansę złożyć zeznania i opowiedzieć o tym, co ją spotkało z ręki oprawcy. Na sali sądowej ani razu nie spojrzała na niego. On z kolei wręcz przeciwnie. Przez cały czas patrzył tylko na nią. RG opowiedziała ze szczegółami, jak próbowała z nim walczyć. Krzyczała z nadzieją, że ktoś ją usłyszy i pomoże. Wtedy zagroził, że zabije ją, jeśli się nie zamknie. Zatkał jej usta i nos dłonią, przez co zaczęła się dusić. Zdjął spodnie kobiety i zgwałcił. Azjatka była pewna, że to już koniec, że spełni swoją groźbę, nawet jeżeli ona nie wyda już żadnego odgłosu. Jednak zdarzył się cud. Zostawił ją i odszedł. Chwilę później zjawił się człowiek, który udzielił rannej kobiecie pomoc. Podkreśliła, że napastnik zniszczył jej życie. W 2005 roku miała 26 lat. Niedawno skończyła studia. Dostała wymarzoną pracę. Tamtego dnia wybrała się na zakupy. Kiedy wracała, zaatakował ją. W ten sposób, choć przeżyła, zabił część niej. Jakiś czas po tym ataku wróciła do swojej ojczyzny. Nigdy nie odzyskała dawnej normalności i prawdopodobnie już jej nie odzyska. Wyrok zapadł w październiku 2015 roku. Sąd skazał go na potrójne dożywocie. Prokurator prowadzący śledztwo w tej sprawie powiedział, że choć miał w swojej karierze do czynienia z okrutnymi zbrodniami, to jego zdaniem większość osób na świecie jest dobra. Tych naprawdę złych i zepsutych nie ma aż tak wielu. Ale do tego grona z pewnością należy ten skazany. Krótko przed zapadnięciem werdyktu mężczyźnie postawiono zarzut morderstwa pierwszego stopnia 20-letniej studentki Politechniki. Najważniejszym dowodem w tej sprawie była obecność krwi podejrzanego na koszulce ofiary. Na tej samej odzieży zabezpieczono również psią sierść. Wcześniejsze badanie wykluczyłyby, pozostawiło je zwierzę należące do rodziców dziewczyny. Okazało się, że Jesse od kilku lat miał psa, również w czasie, gdy doszło do zabójstwa Morgan. Porównano jego futro z tym z koszulki. Próbki pasowały do siebie. Funkcjonariusze sprawdzili telefon podejrzanego pod kątem aktywności w dniu zaginięcia ofiary. Urządzenie zostało wyłączone około godziny 21.30. Po 90 minutach ponownie je uruchomiono i pierwsza aktywność pojawiła się w okolicy farmy, na której później odkryto zwłoki studentki. Co szczególnie ważne, tamtego dnia Jesse pracował jako taksówkarz. Wieczorem miał kilka kursów w okolicy areny, na której odbył się koncert Metallica. Policjanci odnaleźli 4-osobową grupę, która wtedy skorzystała z jego usług. Świadkowie zeznali, że kiedy wsiedli do pojazdu, zauważyli młodą blondynkę. Opis jej ubrań wskazywał na to, że była to prawdopodobnie Morgan. Zwrócili uwagę na charakterystyczną bluzkę, którą wtedy miała na sobie. Dodali, że chwilę później wsiadła do taksówki, którą przyjechali. Czy studentka postanowiła w ten sposób wrócić do domu? Było to jak najbardziej prawdopodobne. Jednak śledczych zastanawiał pewien szczegół. Otóż na parkingu uniwersyteckim odnaleziono jej torebkę z portfelem w środku. Jeśli sama ją zgubiła, zanim dotarła na most, to czy faktycznie zdecydowałaby się na taki środek transportu? Przecież wtedy nie miałaby pieniędzy na zapłatę za kurs. Zdaniem policji pojawiła się inna opcja. Sprawca sam zaoferował blondynce darmowe podwiezienie.
zobaczył, że próbowała złapać autostop i wykorzystał okazję. Jedna z kobiet, która zgłosiła się na policję, opowiedziała, że pewnego razu zamówiła taksówkę, a za kierownicą siedział właśnie ten mężczyzna. Nie miała wtedy zbyt wielu pieniędzy, o czym uprzedziła taksówkarza, licząc na to, że da jej jakąś zniżkę. On zaproponował, że mogłaby odwdzięczyć mu się w wiadomy sposób. Pasażerka nie zgodziła się na odbycie z nim stosunku. Natychmiast kazała mu się zatrzymać, po czym wysiadła. Czy taką ofertę złożył też 20-latce? Czy rozmawiali ze sobą, zanim dziewczyna wsiadła do samochodu? Te pytania pozostały bez odpowiedzi, gdyż świadkowie nie zwrócili na to uwagi. Natomiast oskarżony na ten temat milczał. Nie skomentował też ani słowem zarzutów związanych z morderstwem drugiej ofiary. Nagrania z monitoringu były tylko dowodami poszlakowymi, świadczącymi wyłącznie o tym, że poznali się w noc jej zniknięcia. Ale to nie jedyne, co udało się zgromadzić w toku śledztwa. Technicy kryminalistyczni zabezpieczyli w jego samochodzie DNA zamordowanej oraz odciski palców na drzwiach. Odnaleźli tam również spodenki mężczyzny z jego nasieniem i materiałem biologicznym 18-latki. Miejsce zbrodni było oddalone kilka kilometrów od farmy, na której sprawca porzucił zwłoki swojej drugiej ofiary. Ponadto obie lokalizacje znajdowały się blisko domu rodzinnego oskarżonego. Policjanci nie uznali tego za zbieg okoliczności. W sprawie pojawił się świadek, który dostarczył ważnych informacji. Mieszkaniec okolicy, z której wykopano szczątki Hany, widział auto należące do oskarżonego. Zapamiętał datę i godzinę. 13 września 2014 roku, pomiędzy 6.30 a 7.30 rano. W samochodzie nikogo nie zauważył. Podał tak szczegółowy opis pojazdu, że śledczy nie mieli wątpliwości, do kogo należał. Oskarżony w końcu przyznał się do winy, choć kolejny raz odmówił złożenia wyjaśnień. Prawdopodobnie zrobił to tylko dlatego, by uniknąć kary śmierci, która mu groziła. 2 marca 2016 roku sąd skazał go za 2 morderstwa na 4-krotne dożywocie, bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Odebrano mu jakąkolwiek szansę na wyjście na wolność, nawet w przypadku ciężkiej choroby, która niespodziewanie go dotknęła. W 2019 roku wykryto u niego 4. stadium nowotworu jelita grubego. Kilka miesięcy później przeprowadzono z nim wywiad telefoniczny. Dziennikarz zapytał, czy żałuje popełnionych zbrodni. Skazaniec odrzekł, że wolałby nie udzielać odpowiedzi zgodnej z prawdą. Dodał, że być może w kolejnej rozmowie się na to zdobędzie. Ale jak na razie milczy. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Akta sprawy zabójstw Morgan Harrington i Hannah Graham, dostępne w internecie. Odcinki programu stacji CBS News, 48 Hours, pod tytułem Deadly Connections i Stalked by Evil. Artykuły z takich serwisów informacyjnych jak Washington Post oraz CBS 6 News.